Witajcie na drugim filmiku przedstawiający postępy prac w moim ogrodzie przydomowym. Jak widzicie, ta część ogrodu nadal jest w trakcie realizacji. Obecnie czekam na spycharkę, która przyjedzie, zabierze pozostałości składzenia kostki, ten gruz oraz wyrówna cały teren. Natomiast z drugiej strony wygląda to już o wiele lepiej. Mam położoną kostkę, są zrobione schody, dlatego podejście już tutaj wygląda całkiem ładnie. Jak wygrabimy piasek, to myślę, że już będzie całkiem przyzwoicie. Natomiast w trakcie realizacji prac mamy różnicę w wysokościach terenu, dlatego tutaj wynikła potrzeba stworzenia po prawej stronie skrzyni, którą właśnie widzicie. Jest to skrzynia betonowa, która ma 3,80 długości, prawie 4 metry i 70 cm szerokości. Została ona zrobiona z płyt betonowych, do środka została wsypana ziemia, taka, która tutaj była, taka ogrodowa, a pod nią została wysypana ziemia lepszej jakości. I szybciutko informacja taka dla Was, może ona się Wam przyda, od czego rozpoczęłam pracę. Po pierwsze wzięłam pod uwagę stanowisko, w którym stoi ta donica. Stoi ona w kierunku takim północno-wschodnim, ale jest to bardziej północ. W związku z tym padło na nią słońce tylko tak około do godziny 10-11. Oczywiście latem, ponieważ zimą to słońce znika stąd o wiele wcześniej. Dlatego można powiedzieć, że ta donica stoi w cieniu. I jak już określiłam stanowisko, czyli wiedziałam, że to jest cień, także w związku z tym wiedziałam, że muszę szukać roślin cieniolubnych. Od razu wpadły mi do głowy rododendrony, czyli już dobrałam pierwszą roślinę, która będzie rosła w tym oto miejscu. A w następnej kolejności zdecydowałam się na drzewka wysokopienne i wiedziałam, że to będą na pewno iglaki. Rododendrony i iglaki mogą rosnąć razem, także byłam już w połowie drogi do sukcesu. I pozostało tylko dobieranie kolejnych roślin do donicy. Zaraz po rododendronach i drzewkach iglastych pojawiły się azalie, czyli już miałam tak jakby pierwszy plan, pierwszy zarys tej donicy. W następnej kolejności pomyślałam sobie, że potrzebuję jakichś niższych roślinek naprzód, tak żeby zanim urosną rododendrony, żeby ten przód wypełnić. Wiem, że na pewno będą w tej donicy rosły wrzosy i wrzośce. Niestety teraz nie mogę ich jeszcze kupić w sklepach ogrodniczych, dlatego pozostawię na nie miejsce w swojej skrzyni. W poszukiwaniu roślin cieniu i kwasolubnych natknęłam się na Andromedę. Jest to niziutka krzewinka, ona ma podobne wymagania tak jak wrzosy i wrzośce, dlatego nie zastanawiając się kupiłam dwie sztuki i ona będzie tworzyła pierwszy plan mojej donicy, zanim dosadzę wrzosy i wrzośce. Następnie wiedziałam, że chcę rośliny, które kwitną wcześniej niż rododendrony, dlatego udało mi się kupić pirisa japońskiego i w tym momencie jak już dokupiłam pirisa, który ma takie jasne liście, zdecydowałam się na rozjaśnienie troszeczkę swojej skrzyni, dlatego dokupiłam jeszcze ostrokrzewy i osmantisa i w tym momencie miałam już część roślin, które mogłam porozstawiać w swojej skrzyni. Te rośliny były poustawiane w skrzyni około 2 dni. Dodatkowo ta skrzynia jest widoczna z mojego kuchennego okna. Przyglądałam się tej skrzyni z różnych tak jakby ujęć, z okna, będąc na schodach, stojąc bezpośrednio przed skrzynią. Dodatkowo jeszcze tu będzie stał samochód, także to brałam pod uwagę. W ciągu tych 2 dni przestawiałam rośliny z miejsca na miejsce, tak żeby osiągnąć efekt, który mnie będzie zadowalał. I w międzyczasie dokupiłam jeszcze kalinę Dawida, ponieważ pomyślałam sobie, że fajnie jest mieć roślinki, które też ładnie będą wyglądały jesienią. Właśnie kalina i ostrokrzew będą miały takie kolorowe kuleczki na swoich krzewach, także dodatkowo to będzie ładnie wyglądało. Bardzo chciałam mieć też hortensje, dlatego zdecydowałam się na zakup 2 hortensji. Posadzę je pomiędzy rododendronami, tak aby w zimie, kiedy hortensja nie ma liści, nie było pustego miejsca w skrzyni, a latem, żeby otaczające jej rośliny nie przeszkadzały. Parę osób już mnie pytało, czy przypadkiem nie za dużo roślin chcę posadzić w tej skrzyni. Moim zdaniem nie, ich ilość jest wystarczająca, ponieważ pamiętajcie, że większość z nich rośnie bardzo wolno, w związku z tym, zanim one urosną takie duże, ta skrzynia by się wydawała strasznie pusta. Dlatego stwierdziłam, że łatwiej jest posadzić rośliny gęściej. Są to rośliny, które lubią przesadzanie. W związku z tym, jeżeli się okaże, że one już mają za gęsto, ponieważ urosły do takich rozmiarów, że będą sobie przeszkadzać, wtedy je zacznę przesadzać w inne miejsca, a luki będę wypełniać mniejszymi roślinkami, wrzoścami, oczywiście kwasolubnymi.
tak, żeby ta skrzynia wyglądała cały czas ładnie. Pamiętajcie, że ogród to jest coś takiego, co tworzymy przez wiele lat. Nie da się posadzić roślin i mieć spokój na dziesięciolecia. Roślin dopasowujemy do swojego humoru, do swojego gustu, do swoich upodobań, które się zmieniają z biegiem czasu. Dlatego ważne jest, aby baza była stała i żeby to były rośliny, które lubimy i takie, do których można dopasować ewentualnie inne rośliny. Natomiast wszystkie wkoło można zawsze przesadzać i zmieniać. Ja myślę, że ta skrzynia będzie w takiej aranżacji przez najbliższe 3 lata. Jeżeli się uda, wszystkie roślinki się przyjmą. Natomiast po 3 latach rozpocznie się przesadzanie, dosadzanie albo ewentualnie zmiana roślin w tej skrzyni. Białe świerki i sosenki są już wsadzone do ziemi. Teraz biorę się za kolejne rośliny. Dla sosenek wsadziłam nowe patyczki. Zobaczcie, ściągnęłam stare patyczki, stare tutaj tasiemki, którymi były te sosenki przywiązane. Zobaczcie, jakie mają ślady. Na tej jeszcze są nie tak bardzo widoczne. Natomiast tutaj któraś była taka, że aż jej się wrzynały. O, na tej. Aż jej się ta tasiemka wrosła tutaj prawie w pień, dlatego bardzo dobrze, że je ściągnęłam. Kupiłam patyczki, natomiast oczywiście nie kupiłam nowych tasiemek do przywiązania drzewek, dlatego na razie je tak tymczasowo zawiążę. Jak pojadę gdzieś kiedyś do sklepu ogrodniczego, to je dopiero usztywnię. I teraz będę sadziła następne roślinki. Mam dzisiaj jeszcze w planach posadzić te 2 rododendrony, hortensję, andromedę i diosmę. Wszystkie te roślinki są kwasolubne, dlatego będę wyciągała starą ziemię, no może nie starą, ale tą ziemię, którą mam ogrodową, wsypaną do skrzyni i będę robiła większe dołki. Będę dosypywała wkoło ziemię dla rododendronów i dla azalii, tak żeby miały one kwaśną ziemię. Podobnie zrobię dla hortensji, przy czym hortensję zrobię tak, że tą ziemię, którą mam dla rododendronów i dla azalii, wymieszam troszeczkę z ziemią ogrodową. Dopiero obsypię krzaczek w koło. Myślę, że wykopę tak z 5 cm większy dołek dla doniczki, po to, żeby wprowadzić nową ziemię i roślinki będą zasadzone. Tak wygląda plan na zagospodarowanie pomiędzy tymi dwoma drzewkami. Rododendron, hortensja, rododendron i azalka. Andromedę sadzę przed hortensją, ponieważ hortensja rośnie wyższa, ta andromeda jest niższa, 20-30 cm krzaczek. Poza tym andromeda jest zimozielona, hortensja gubi liście na zimę, więc chodzi o to, żeby nie zostało puste miejsce w zimie pomiędzy tymi dwoma rododendronami. Podobnie tą diosmę wsadzę przed świerkiem. One są obydwie jasne, może tak nie do końca to ładnie wygląda, ale ja nie jestem pewna, czy ta diosma przetrwa zimę, ponieważ ona podobno wytrzymuje temperaturę do minus 6 stopni. Natomiast szczerze mówiąc, nie jestem przekonana. Poza tym czytałam, że ta diosma jest zimozielona, rzadko ją widzę w naszych ogrodach. Dlatego nie jestem przekonana, czy ona tak naprawdę przetrwa zimę. Tymczasowo ją wsadzę przed tym świerkiem. Zobaczymy, czy przetrwa zimę. Jeżeli się uda, to ją przesadzę w inne miejsce, tak żeby miała więcej miejsca. Jeżeli nie, no to nawet jeżeli nie przetrwa zimy, to w przyszłym roku po prostu będę miała w tym miejscu świerka. Myślę, że na tym kawałeczku swoją pracę dzisiaj zakończę. Myślę, że też zakończę swój odcinek na tym etapie, ponieważ tu jeszcze troszeczkę pracy jest. Nie chcę, żeby odcinek wyszedł za długi. Dziękuję, że byliście ze mną, że spędziliście ten czas oglądając mój film. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne części. Do zobaczenia. Pa!